Proszę Państwa, największy był, największy numer był, jeżeli chodzi o te piękne wydatki, jeżeli chodzi o budowę tory. Tam jest kwota bardzo wysoka z pieniędzy unijnych, ale to są dziesiątki, 56 milionów. Proszę Państwa, był przetarg, 14 firm startowało. Wygrała firma, której umowie w specyfikacji było, że tam ma czas na zdecydowanie to 60 dni, jak już wygra, żeby zawiązała umowę. Proszę Państwa, jeżeli ta firma wygrała, to miasto udawało, że nie pamięta o tym terminie i zawezwała firmę, bo to trzeba wezwać, do podpisania umowy, chodź, podpisz nam umowę, bo wygrałeś przetarg. A on powiedział, nie, my już się nie zgadzamy, jest poza terminem, ale następna firma, bo o co tu chodziło? 4 miliony droższa wygrała, bo następna wygrywa. Jeżeli ktoś rezygnuje, następna w kolejce wygrywa, ale 4 miliony droższa, a co im przeszkadza za 2 miliony odstępnego i tak brać udziału jako podwykonawca?